Julia ma 23 lata, a na koncie wielkie sukcesy. Występowała w wielu prestiżowych salach w Polsce i Europie, a w 2021 roku reprezentowała nasz kraj w 18. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina. W minioną niedzielę wystąpiła przed radomską publicznością. Przede wszystkim cieszę się, gdy mogę grać dla ludzi. Nie zawsze się to udaje na koncertach, ale czasami mam takie poczucie, że udaje mi się jakoś zmienić emocje publiczności, czy wpłynąć na to, jaki dzień przebiega, jakoś to poprawić swoją grą. I wtedy jest to chyba najlepsza taka nagroda tej całej pracy. Koncert Julii Łozowskiej zabrał słuchaczy w podróż po kompozycjach Chopina, Schuberta i Liszta. To lato faktycznie najczęściej grałam tych kompozytorów, natomiast mam wielu kompozytorów, których uwielbiam i myślę, że nie chcę się zawężać tylko do tego wyboru. Natomiast bardzo cenię i Chopina, i Schuberta. Schubert jest mi bardzo bliski, jeżeli chodzi o interpretację, także lubię go wykonywać. Zapraszam do śledzenia, będę robić do końca roku projekt właśnie związany z Schubertem. Na wyjątkowy koncert zaprosiła Radomska Fundacja Filipińska.